rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisewie, utrzymywanej przez gminę Turek, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, włączam z dniem 6 grudnia 2021 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Cisewie, gmina Turek, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I choć oficjalnie jednostka weszła w struktury KSRG od 6 grudnia 2021 roku, to dopiero teraz dokonano tego w oficjalny sposób. Odczytanie porozumienia w tej sprawie było najważniejszym elementem uroczystości, która zgromadziła wielu gości. Wśród nich był zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Arkadiusz Przybyła. To ważny dzień w życiu waszej jednostki. Nie jest łatwo dostać się do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Trzeba mieć odpowiedni sprzęt, odpowiednich ludzi. No i przejść pozytywnie weryfikację prowadzoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, a później przez Komendę Wojewódzką. Wam się udało, bardzo się z tego cieszę. Włączenie do Krajowego Systemu to duże wyróżnienie, to większe możliwości w pozyskiwaniu środków. Mam nadzieję, że nie spoczniecie na laurach. Serdecznie Wam gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Z faktu włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego najbardziej zadowoleni są sami druhowie z jednostki w Cisewie, zwłaszcza, że był to proces wymagający wielu przygotowań i nakładów finansowych. Jesteśmy niezmiernie dumni, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Przez wiele lat starań, jakie poczyniliśmy, o czym wójt Mikołajczyk wspominał, miało to związek z staraniami o doposażenie jednostki, zakup samochodów, no i ciągłe szkolenia, także mamy swoją kadrę, mamy wyszkoloną, widać to zaangażowanie, młody narybek, także wszystko na najlepszej drodze do tego, żeby w tym krajowym systemie uczestniczyć i, co najważniejsze, poradzić sobie. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisewie liczy 56 członków, z czego kilkunastu uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka tym samym została drugą na terenie gminy wiejskiej Turek i 18 w powiecie tureckim, która weszła do KSRG. Porozumienie mówiące o tym zostało zawarte na czas do 31 grudnia 2026 roku. Po tym czasie nastąpi weryfikacja pozwalająca na przedłużenie porozumienia bądź nie.